Każdy z Was ma swój ulubiony owoc. Moim jest awokado. W szczególności ze świeżą kolendrą, szalotką, pomidorami i sokiem z limonki, czyli guacamole. W niektórych kręgach zwane guaka. Najważniejszym składnikiem guacamole jest awokado. W sklepach znajdziecie dwa rodzaje. Jeden ciemniejszy, który od razu nadaje się do spożycia. Będziemy go dzisiaj wykorzystywać. Drugi to taki, który potrzebuje jeszcze 3 dni w papierowej torebce w temperaturze pokojowej. Zaczynam od przekrojenia awokado. Awokado, jak sami widzicie, ma przepiękny kolor. W środku znajduje się pestka. Można łatwo wyjąć ją, mocno wbijając nóż i przekręcając. Wyjmuję dokładnie całe awokado, bo grzechem byłoby zmarnować jakąkolwiek jego część. Awokado w miejsce mogę już rozgiąć widelcem. Jeżeli jest trochę za twarde, mogę pomóc sobie dłonią. Jeżeli naprawdę Wam jest ciężko, możecie użyć tłuczka do ziemniaków. Mój hart ducha mi nie pozwala skorzystać z tłuczka, więc w zaparte idę z widelcem. Kiedy moje awokado ma już taką konsystencję, dodaję resztę składników. Szalotkę, świeżą kolendrę. Dodaję jeszcze pomidory. Cytrusy, limonka i cytryna sprawią, że awokado pozostawi swój piękny, jasnozielony kolor. Na koniec dosypuję odrobinę soli. Guacamole jest już gotowe. Dla mnie takie jest najlepsze, ale jeżeli macie ochotę, możecie zjeść je z nachosami.